Dobra, czekajcie, w którą stronę jest skierowana, bo ja nie widzę. W naszą! Super! Yeah, czwarty odcinek! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Jeffy Dark, a to jest Outlast 2, kolejny odcinek. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, zapnijcie pasy i lecimy w nieznane. Zapier... Pamiętajcie o kciuku w górę. Zostaw go proszę. Teraz. Kciuk. Dzięki. Dobra, na tym gościu skończyliśmy ostatnio. I tutaj czytaliśmy tą kartkę pod drzwiami. I tutaj zakończyliśmy nasz drugi, czwarty, trzeci odcinek. Już zapominam, ile już odcinków nagrałem. I ja bym się, szczerze mówiąc, tutaj jakoś tak mniej więcej rozejrzał, bo jestem ciekaw, co ja tu muszę znaleźć, gdzie muszę iść, to po pierwsze. Cześć. Dlaczego masz maczetę? O, nie, mogę podejść? Nie, ja wolę nie podchodzić. Ja w ogóle nie podchodzić. Dlaczego zacząłem tak szybko odcinek? No bo po co? Po co robić długie wstępy, nie? Lepiej od razu przejść po to, co tutaj ludzie przyszli. V to było? Nie, V to był dźwięk, a to było... Dobra, ja chcę z rentgenem, szczerze mówiąc. Nie wiem, ten koleś no nie wygląda, więc... Dobra, idziemy przed siebie, idziemy do przodu. Chyba znajdziemy coś tutaj prawdopodobnie, prawda? Tak, wejdź w interakcję i otwieramy drzwi. Okej. Czekajcie, coś tutaj jest? Nie, możemy się tu schować. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba tutaj nigdzie... nie wiem, się chować? Coś w tym guście? Nie wiem, dobra. Jak na razie dzisiaj nie wiem, jaki w sumie mam humor, szczerze mówiąc. To było. Jesteśmy w cieniu. Mam nadzieję, że on mnie nie zobaczy. Fuck. Niedobrze, nie jest dobrze, ziomuś. Lord were pleased to kill us. You would not have received the burnt offering of our lands. And the countenance of an angel of God. Okej, dobra, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie wiem, gdzie mam biegnąć! Gdzie mam biec? Halo! No i chyba. No, trochę nie za bardzo. Dobra, pierwsza nasza śmierć, w sumie taka poważniejsza, bo na początku nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, gdzie mam pójść, bo ten koleś szedł z drugiej strony, mogłem naokoło pójść prawą stroną. Dobra, no, mamy nauczkę, prawda? Dobra, oni chyba stamtąd wyszli. Mogę jakoś tu się... Nie, przepraszam. Nie, zabiję mnie. Przepraszam, no, próbuję, nerwowany jestem dzisiaj, ale naprawdę ten odcinek jest taki już troszeczkę, szczerze mówiąc, na wymuszeniu. Miałem iść spać, jestem zmęczony totalnie. Chciałem iść spać, no ale myślę sobie, no nie, no muszę nagrać, nie? Muszę nagrać, no. Muszę dla was nagrać odcinek. Jak obiecałem, codziennie, tak będzie codziennie. Czy ja mogę jakoś tutaj przejść? Schowaj się, mogę się jedynie schować, okej. Czekajcie, w sumie ja mam kamerę, nie? F. Teraz lepiej przejdzie. Okej, ten koleś idzie tutaj. Ten koleś pójdzie tam. A ten koleś idzie tutaj. Przez te drzwi. Prawdopodobnie. Tak? Fuck. Okej, Boże, ja nie wiem, co ja teraz mogę mówić, nie? Jestem totalnie... Czy ja mogę się schować do beczki, albo tutaj pod spód? Jakoś? Mogę, okej, dobra.
Teraz pytanie. Mamy iść tamtą stronę, prawdopodobnie. Tamten koleś sobie poszedł. Teraz pytanie, czy on wróci? Bo jeżeli on wróci, to jestem tak troszeczkę w dupie. Coś tu jest, coś tu się świeci. Nie, to tam latarka się świeci. Dobra. Co mam robić? Pomóżcie! Napiszcie w komentarzu, co mam robić. Szkoda, że to nie jest stream, nie? Szkoda, że to nie jest stream. Dobra, idziemy? YOLO? Chyba YOLO. O kurwa, może nie YOLO? Co ja mam robić? Gro, pomóż! On nie zobaczy. Drzwi nie idę. Nie! Kuźwa! Mać! Gdzie mam biec? To ja się wróciłem do punktu wyjścia, nie? Chyba. Ja się wróciłem do punktu wyjścia, ja jestem tu gdzieś wcześniej, halo? Beczka, zastanówmy się co zrobić. Dobrze, co zrobiłem, Boże, on tam wszedł. Dobra, czekajcie. Ja wyszedłem teraz, stamtąd. Były otwarte drzwi, czy tamte wrota, nie były otwarte... Którędy ja wyszedłem? No nie jest dobrze, ziemuś, nie? Nie jest dobrze, to kompletnie. Czekajcie, kamera. Wyłączymy to. On jest tam. Fuck! Jezus, nie wiem, co mam robić, nie wiem, gdzie mam iść, nie? Fuck. Oh my god! Jest tutaj. Tylko właśnie nie wiem, gdzie on idzie, w którą stronę teraz. Czy on idzie w stronę schodów, w stronę mojej beczki? Czy on poszedł tam? Wchodzimy. Okej, on tu idzie. Ale chyba schodami pójdziemy, prawda? Dobra. Zastanówmy się, co mam zrobić, bo nie mam pojęcia. Gdzie ja mam iść?! Ludzie! Kuźwa, gdzie ja mam iść? Ja pierdzielę. No nie wiem, no gro, podpowiedź, jakiś znacznik, nie wiem, w którą stronę, jakiś, nie wiem, żółty jak w Call of Duty. Idzie ten koleś ze strony. Fuck! Nie, myślałem, że ktoś obok nas jest. Dobra. Zostaniemy tu chwilę. Czekajcie, zastanówmy się. Byliśmy w stodole. Po coś do tej stodoły poszliśmy, prawda? Wydaje mi się. Przeszliśmy naokoło, wyszliśmy w lewą stronę stodoły. Mamy się wrócić do stodoły? Czy może mam... Bo tam jeszcze były drzwi zareglowane, prawda? No serio, nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę, ludziska. Najgorsze jest właśnie to, że się strasznie błądzi po omacku. Wiem, że byłeś mój, nawet jak żeś papa wyhandorzył cię, też twoją mamę. Oczywiście, każdy handorzył moją mamę. Pozdrawiam, mamę. Nie wiem właśnie, czy jest blisko, czy nie. Poszedł to w tą stronę, prawda? Dobra, pochodzimy. Nie ma sensu.
A, no wybacz. Poszedł w tamtą stronę. Where I have to go? Man. Chyba wszedł do stodoły, prawda? Okej. Okay. No nie wiem, chyba do stodoły trzeba będzie wejść. Nie ma innej opcji. Okej, koleś. No nie, jestem w trawie, nie ma opcji, żebyś mnie zobaczył. Nie ma opcji! Jak mnie zobaczysz, to taki ci do dół. Kuci w dół wtedy. Okej. On teraz sobie pójdzie. My wejdziemy do tej stodoły, na spokojnie się rozejrzymy w niej chyba. Prawda, że idziesz? Idziesz, prawda? Dobra, idzie. Okej. Okay. Zastanówmy się, co możemy zrobić. Możemy... Tu jest jeszcze coś. Aha, możemy się wspiąć chyba tutaj, prawda? Tak? Dobra, możemy. Wiem już, o co chodzi. Okej, okay, dobra. Fak, on tu idzie. Dobra, jest. Jesteśmy gdzieś do przodu, prawda? Weszliśmy do przodu. Dobrze jest. Okej. Okay. Tu jesteśmy chyba bezpieczni. W miarę przynajmniej, tak mi się wydaje. Okej, dobra, idziemy do góry. Okej. Okay. Mamy tutaj... Jezu, co to jest? Dobra, mamy tutaj... Tylko do czego on jest potrzebny? Pytanie teraz. Pociągnij za łańcuch. No dobra, ale pociągnę, otworzy się coś tam... Coś tu wyskoczy. Nie, coś tu wyskoczy, bo jak to pociągnę, to otworzy się to. A tam coś jest. Dobra, zobaczmy, co tu jest. 7 stycznia. Kolejne 3 osoby wysłane dzisiaj do trendowatych i wrzodów nie dało się już ukryć. Zostały po nich 7 dzieci, które papa Knut da pod swoją opiekę, mamy pod swoimi skrzydłami. Teraz 40 sierot, które bardzo mnie kochają. Tak bardzo kochać potrafią tylko dzieci zostawione przez rodziców, których obecność i niezawodność traktowały za taki pewnik jak wschodzące słońce. Ja również je kocham. Nigdy nie będę mieć swoich dzieci, więc mam wiele miłości do ofiarowania. Kiedy Bóg je też je zostawi, będę tutaj podając im pomocną dłoń. Co znaczą te sny? Czyli tutaj jakaś tam osoba, która została poddana praniu mózgu przez... Dobra, pociągnijmy za to, nie będzie. Jezus Maria, wiedziałem! Kuźwa, wiedziałem, kuźwa, że się przestraszy, nie? Że się zesram. Nie załóż się, proszę. Oh my god. Dobra, ścięło mi grę. Aż tak się przestraszyłem, nie? Musiałem coś wcisnąć. Fuck. Dobra, czy musimy spitalać stąd, czy tak nie trzeba zbytnio? Chyba nie trzeba, dobra. Ale wiecie co, i tak to zrobimy. Jak najszybciej się wychodzi, chociaż tutaj coś jest. Może? Nie? Dobra. Dobra, spitalamy stąd jak najszybciej. Nie ma sensu tu siedzieć. Idziemy tutaj. Do kanionu, będzie bezpiecznie. Matka Boska nas tutaj ochroni, prawda, Matko Bosko? Kim ty jesteś? Ty jesteś Matką Boską? Może jakoś, nie wiem, Częstochowską. Duszo Chrystusowa, przygotuj mnie, Ojcze Knot. Wiedź mnie ku zbawieniu krwi Chrystusowa. Pozwól skosztować swego wina na okaleczenie oko, udziel mi wzroku. Aniele Boże, użycz mi swojego miecza, dobry Jezu, usłyszał moją modlitwę. Czyli to jest zaporozdanie jakiś anioł boski. Ulecz mnie swoimi ranami, miej blisko siebie, chroń przed plugawym światłem, przygotuj mnie na spotkanie z diabłem. W bractwie bramy świątynnej, żebym mógł bronić swego stworzenia, dopóki mnie nie wezwiesz. Amen. Koniec opowieści. Dobra, idziemy do przodu. Idziemy w ciemny mrok. Co? Przypomina mi na miejscówkę, w której już byliśmy. Ale nie wiem, nie jestem pewien, nie, no chyba nie. Okej. Okay. Tam jest latarnia, czy tam jest... Tak, tam jest chyba latarnia tylko. Już myślałem, że jakaś latarka, nie? Kolejne wspomnienia? Czy nie? Nie, to nie było wspomnienie.
Okej. Okay. Pamiętajcie o poprzednim razem, jak to słyszeliśmy, była retrospekcja szkolna. A tym razem nie było. To była trąba jakaś. Nie mam pojęcia, co to było, ale naprawdę to było. Musi być inne wyjście. Czy ty, koleś, coś masz? Nie wiem. A ty chyba jesteś tym budowniczym, który próbował dokończyć most. Ale niestety mu się nie udało. Niestety. Dobra, lecimy na przód. Jak na razie, szczerze mówiąc, wczuwam się w ten klimat gierki. Jedyne, co czuję, to napięcie, ale nie strach. Na szczęście. Na szczęście nie strach. Dobra, czy mogę się jakoś tu wspiąć? Mamy bateryjkę. Mamy bateryjkę, to jest akurat dobrze. Okej. Okay. Chcecie się spacji, albo się wspiąć. Tutaj, czekajcie, jakoś tu trzeba skoczyć, czy... Okej, okay, dobra, tutaj przechodzimy na lewo. Dosyć powolnie to robimy, przez co może coś tu się stać, jakiś jumpscare albo nie. A może i nie. Dziękuję twórcy gry, że zaoszczędziliście mi troszeczkę kłopotów. Ja chyba będę musiał skoczyć, prawda? Okej, okay, dobra, udało się. Drabina. Dawaj, dawaj, wspinaj się! Parkurowiec głupi. Dobra, lecimy dalej. Coś tu mamy? Nie wiem, to co za mną słyszę, to są jakieś kamienie, które nie wróżą niczego dobrego. Mam nadzieję, że nic gonić mnie nie będzie. Dobra. Okej, okay, no jesteśmy w jaskini, no nie musimy mieć baterię. W sumie dostaliśmy tutaj baterię, więc nic dziwnego. Dobra, kiedyś byłbym się bał jaskini. Ale na szczęście wyrosłem z klaustrofobii, tak? Można ze swojej fobii wyrosnąć. Co to jest? Kościół. No. Świątynia bardziej. Heretic Temple. Dokładnie. Tu mam baterię kolejną. Tu była składana ofiara najwyraźniej. W sensie to była taka prowizoryczna świątynia, której właśnie składano ofiarę na takim kamieniu. No po prostu już to lotowano, bo coś w tym guście. Tu musimy przeskoczyć, tam się wdrapać, ale ja chcę tu jeszcze zobaczyć coś, prawda? Okej, nagrywajmy. Po czemu nie? A właśnie, bo my mieliśmy nagrywać, nie? Przydaje się, niby się przydaje, okej. Mamy nagrane. Zapomniałem, że w tej grze powinniśmy nagrywać jak najwięcej materiałów. Tam się nie wejdzie, dobra. To najwyraźniej trzeba przeskoczyć. Główny bohater jest naprawdę. Jak on miał? Drake? Break? Już się pamiętam. Miał break. Okej. Okay. Aha, tu jest drzewo umarlaków. O, jakże mi miło, że tego nie zauważyłem. Najwyraźniej to było dojście. Dojście do świątyni takie oficjalne. My żeśmy troszeczkę poszli okrężną drogą przez jaskinię. Tak więc nie wydaje mi się, żebyśmy tą drogą doszli do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Wręcz przeciwnie, wpierdzielimy się znowu w jakieś kłopoty. A tego bym nie chciał. Wolimy, ile ma baterii? Widać? Nie wiem, nie widzę, ile mam baterii. Jeszcze nie mam słowa. Len? Len? Oh shit. No to ładnie. Ale mnie ciary przeszły. Ciary mnie przeszły. I to tak porządnie. Shit. Okej, doszliśmy. Tam coś jest na dole? Czy my przypadkiem tu nie byliśmy? Nie, nie byliśmy tutaj. Dobra, idziemy. W ogóle to jest słońce, księżyc, Beskid, cały czas jest noc. Nie wiem, czy to jest księżyc, czy słońce, czy chmury są po prostu takie gęste, że wygląda to jakby to było. Czekajcie, czy ja mogę tak, mogę to zaskoczyć, dobra. Bo ja tu nie widzę nic, halo. Gorocze, mogłoby się troszeczkę je rozjaśnić. Nie chcę marnować baterii przy kamerze. Znajdziemy coś? Nie, niestety. To jest ogólnie jakieś miasto, jak widzicie, prawda? I to dosyć, szczerze mówiąc, żywe, bo światła się wszędzie palą i tak dalej. Fajnie to wygląda. Okej, wejdziemy do jaskini. Czy nie do jaskini, tylko do jakiegoś, nie wiem, bunkra?
Czy co to jest? Tam nie można przejść? Dobra, no idziemy w takim razie. Zapisywanie. Ciągle tylko zapisywanie. Boże święty, ja się ciągle boję, że coś mi wyskoczy. Oh, my fucking God. Okej. Dobra, coś tu mamy. Mamy tutaj schody na górę. Ale chyba tutaj wejść nie możemy, prawda? Nie, nie możemy. Jezus Maria, nie, znowu tu skrzypce. Dobra, ale mamy list, okej. 9 marca, kolejne martwe dzieci. Ktąd mówi, że takie dzieciobójstwo to nie grzech, ponieważ wszyscy jesteśmy Bożej armii. Męczennicy polegli na polu walki przeciw arcydiabłu. Wszystkie te dzieci z podrżniętymi gardłami i spalonymi ciałkami będą czekać w nienaruszonym stanie w raju. Papa Knot również mówi, że nasze grzechy odnajdą w naszych snach. W ogóle zauważcie, że to jest czerwoną czcionką. W sensie ja nic nie sugeruję, ale może być dopisane na przykład krwią. Ale w sumie by było więcej krwi. Jezu, weźcie te skrzypce! Mnie zaczyna denerwować! Nasze grzechy odnajdą nas w naszych snach, a ja śnię tylko o zamordowaniu swoich dzieci. Budzę się ze śmiechem na ustach, pobudzony często mokry od pożądania. Boże święty, jaki psycho. Tego ranka obudziłem się, myślę, że zboczyła mnie krew z podróżniętego dziecięcego gardła. Ale sam się zboczyłem. I nie mają podobne sumy. Wykopaliśmy tunel do potajemnych spotkań. Spotykamy się, dzielimy się swoimi wizjami, rozważając ich znaczenie. Coraz bardziej czuję, że to przesłanie ani... Ale nie świętego. To tutaj narodziła się herezja. Przynajmniej tak mi się wydaje, prawda? Dobra. Otwórz zamek. Nie wiem, nie ucieszy mnie pewnie to, co tam zobaczę, prawda? Schody na górę. I to do domu, który jest ciemny. Nie, tylko nie to! Jezus. Akurat się skrzypce zgrały z pokazaniem ciała, nie? Czy to są flaki? To są twoje flaki, Kolo? Nie wiem, idzie na górę chyba, prawda? Dobra, wiecie co, rozejrzyjmy się, klatkuje mi dosyć. Jest, Papa Knot. Dziecko, gitara. Wszędzie gitarę mają. To wygląda mi troszeczkę na takie westernowe klimaty, prawda? Troszeczkę, w sensie takie... Taki wiejski klimat. Mamy tutaj liście kolejne. O Jezu, przepraszam. Sullivan. Nie wiem. Papa Ezechiel, kłamca, szarlatan, świątoniazy, artretyzmu. Uzależniony tchórz, gwałciciel, dzieciobójca. Odchodzę i zabieram za sobą wszystkich, którzy są na tyle odważni, żeby użyć prawdy. Chodź po nas, ścigaj nas, czekamy i za mocno zabijemy, zażniemy każdego, kogo wyślesz za nami. Nienawidzę cię. Czy Jezus nienawidził chrzciciela za to, że był Żydem? Nie odnalazłby prawdy bez lat po tym spędzonych przy twojej ignorancji i bredniach. Nie wiem, czy do kogo jest to skierowane, szczerze mówiąc. Nigdy nie znalazłbyś w sobie odwagi do poszukiwania prawdy, gdyby nie złościły mnie tak bardzo twoje kłamstwa. Dlaczego to jest tak mało czcionko? Albo ja niedowidzę, albo coś. Twój Bóg to dziecinne zabobony. Twoja wiara jest żenująca. Znaki prowadzącego ojca były już przed tobą, przed nami wszystkimi. A ty, chełpliwy, łatwowierny, głupi, ty myślałeś, że wizje były karą Nie wiem, no ta czcionka jest porąbana. No nie wiem, twórcy gry mogliby troszeczkę większą ją dać. Twój Bóg boi się, bo twój Bóg nie jest wcale żadnym Bogiem. Twoim Bogiem jest twoje własne ego bezbronne i fałszywe, żenada. Mój Bóg wcale nie jest Bogiem, ale jest prawdziwy. Jest tutaj w każdej chwili uniesienia. Jego dziecko wyjebie ten świat do wiecznej chwały. No bardzo ładne określenie, szczerze mówiąc. Wyobraźcie sobie, w Ewangelii na przykład, zamiast słów jakieś tam, zeszli Panie na nas łaskę, to na przykład spuść się na nas, czy coś w tym guście. Nie proszę, nie dołączaj, nie proszę, żebyś do nas dołączył, dołączysz do nas, bo nasza miłość jest silniejsza niż potrafisz sobie wyobrazić. Waj. Okej. Czyli tutaj ogólnie narodziły się dwa kulty, tak jakby, tak? Jedni tacy wyznający po prostu tego Knota, jego fałszywe proroctwo, a drudzy heretycy, którzy sprzeciwiają się Papu Knotowi, ale również są niedojebani, niestety.
No nie, będą tam łazić, ja nie chcę. No i się zaczyna, nie? Czy to kurde, nie wynędzę, przepraszam, ale... To może być winda, tak? Na górę? A na górę to która? Prawdopodobnie winda, uwaga, zgaduję. Winda nie będzie działać, jak dlatego będziemy musieli tam krążyć wokół tych wszystkich budynków, żeby znaleźć naprawnik. Yeah! Że, skąd ja wiedziałem? Naprawnik. Bardzo ładnie określiłem. Kogoś zaczynają. Ty kuźwa, to, czy to nie jest ta babka? Czekajcie. Można otworzyć? Otwieraj. Ona chyba nie idzie do nas, prawda? Nie wiem. Ale, tak na wszelki wielki, wejdziemy sobie do domu, sprawdzimy sobie, może bateryjkę znajdziemy, może będzie miło, przyjemnie. To jest ogólnie obraz Jezusa z tego, co widzę, tak? Nie wiem. Okej, zejdziemy sobie na dół. Może coś znajdziemy ciekawego. Wygląda mi na bunkier jakiś. Kurczę, myślałem, że będzie ścieżka, dzięki której dostaniemy się gdzieś dalsze zakątki. Ale najwyraźniej, chociaż nie, tutaj jeszcze ścieżka. No zamknięte, naprawdę. Dobra, w takim razie autorzy gry niech mi wytłumaczą, po cholerę są te domy w takim razie, nie? Dobra, zmienimy baterię. Okej. Dobra, kolej sobie poszedł, więc mamy dosyć wolną rękę. Czy ja wejdę do tego okna? Chyba nie, prawda? Dobra, pokażcie mi, co tutaj jest. Okej, mamy tutaj płot. W sensie przebitkę przez płot. Czy ja się dostanę w jakiś sposób teraz gdzieś? Czy będę musiał iść przed siebie? Chyba będę musiał iść przed siebie. Ale mogę otworzyć chyba okno, prawda? Tak, mogę otworzyć okno i mogę wejść do domku. Dam widzę bateryjkę, jej! Przynajmniej tyle dobrego, nie? Dobra, otwórzmy te drzwi. To był taki słaby jumpscare. Oj, kalkuje mi kamerka, halo? Już. Nie, jeszcze? Kurczę, halo? Halo, kamerka? Już? Zaczyna mi klatkować kamerka, komputer mi chyba nie wyrabia. Dobra. Było nie otwierać. Było nie otwierać. No ale dobra, teraz już wiemy, żeby wziąć W sumie my tu już byliśmy, po co będziemy tracić czas? Przejdziemy sobie po prostu tędy. Przeskoczymy sobie tutaj, już na tak na szybciora. Prześlizgniemy się. Otworzymy sobie okno, weźmiemy sobie bateryjkę i wyjdziemy stąd z powrotem. Okej. Nie odwracaj się od papeknota, nie odwracaj się od Boga. Horse to Satan. Okej. Chyba mamy czysto, prawda? Okej, otwórz. Dobra. Możemy się schować, ale w sumie po co? Pójdziemy sobie na górę. No wiecie, no eksploracja, i uczenie się wymowy, jak mówić po polsku. Nic chyba nie ma ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Szkoda, że nie można wyjść na balkon. Chyba, że można. Można? Okej, można. Spoko. Wyjdziemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda z góry. Gdzie? Wiecie, więcej widać. W ogóle tam ktoś płonie, lol. Czy ona właśnie stoi pod naszym balkonem? Czy ja mogę tu skoczyć? Bo trzeba generator znaleźć, prawda? Ten generator. Skopuje. Dobra. Nie wiem. Zejdę może normalnie, jak poczuję człowiek normalny, okej?
Tylko w sensie, ja zastanawiam się, jak mogę ją umieć. Chyba, że jest to okno. Dobra, czekajcie, w którą stronę jest skierowana, bo ja nie widzę. W naszą! Super! O, fuck! Dobra, przez okno? Czy ja coś nie zagrożone? Ona się na nas... Ona się na nas patrzy! Kobieto! Ona trzyma coś w ręce? Tak, trzyma! I to coś naprawdę... Dobra, czy możesz, babo, mam ci zagrać serenadę, czy o cholerę chodzi, żebyś se poszła? Jak to przejść teraz, to głupie babsko? Czy ja mogę jakoś, nie wiem, tylnym wejściem wejść, coś w tym guście? Mogę otworzyć to? I wtedy będę miał wolną rękę? Okej. Dobra, szliśmy tędy. No dobra, kuśwa! Głupia babo, o, czekajcie, bo w sumie... Dobra, wspinaj się, bo ja może w takim razie mogę otworzyć to okno. Jeżeli będę mógł, proszę. Nie, nie będę. Dlaczego? No dobra, musimy iść na górę. Nie wiem, bo jak wyjdę, to na ją katrupi, nie? Tak totalnie. Tutaj nie wyjdę. Tutaj też nie wyjdę. Ale no mógłbym tutaj jakoś skoczyć, prawda? Czy nie? Czekajcie, kontrol. Dobra, wiecie co? Spróbujmy, zaryzykujmy. Nie wiem, kontrol? Tak, dobrze. Okej. Okay. Zaświećmy sobie, bo nie wiem, gdzie mam iść. Dobra. Przejdźmy się naokoło. A, ślepa załóżniczka. Dobra. Ale wydaje mi się, że jesteśmy na tyle dobrze schowani, że będziemy mogli wejść. Co ty pieprzysz? Dobra. Dobra, polas sobie. Okej. Dobra, taktyka. Jak chcemy to zrobić? Jest tam jeden koleś, który idzie w tamtą stronę. Pytanie, co on potem robi? Mam nadzieję, że on tu nie zajrzy. Proszę, nie zajrzyj do tej beczki. Nie wiem, nie... Nie zechciej się nagle wysrać. Czekajcie, sprawdźmy. Plecy. Go, 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 go. No pięknie! Dobra. Co my tu mamy? Otwórz. Kiedy kurwa jesteś? Boże! On tu idzie, prawda? Dobra, idzie tu. Dobra. Nie wiem. Na górę? Kurde, na górę? Chyba na górę. Dobra, nie wiem, co tu się stało, ale zesrałem się, nie? I to porządnie. Power Generator Room. Yeah! Dobra, mamy tutaj notkę. Ale dobrze.
Siemson. Muszę z tobą pomówić w sekrecie, bo znasz się nam na coś tam, ale nie, przeczytam to? Tak, spokojnie. Muszę z tobą pomówić o sekrecie, bo znasz się na maściach i lekach i takich tam. Mam nadzieję, że wiesz, że nie gadam za dużo po naszej wyprawie i po benzynę, sprzęt elektroniczny, takie tam. No nie gadaj, że będziemy musieli jeszcze po benzynę iść. Przyjaźni się z tym celnikiem, co sprzedaje tabletki, dla papy i jak nazwałem je tabletkami do badań. Chłopak się zaśmiał i powiedział: penicyliny nie potrzebujesz do badań, chyba że masz rozcięcia w kroku. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Nie chcę pytać papy, bo się boję, ale nie chcę też przypadkiem go otruć. Proszę przyjść do mnie, John. Dobra. Czy będziemy musieli naprawdę nalać do tego kanistra? Czy nie? That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Dobra, jest otwarte. Okej. O! Co jest, kurwa? Aha. Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of Zion are bound up and all debts to God come due. There's wailing. ¿Qué pasa? There's blood, but it is joyous. Ja chyba się prze... Dobra, czekajcie, pytanie, czy ja mogę się w jakiś inny sposób przedostać gdzieś? Chyba będą się przejść, prawda? Dobra, ale wiecie co? Zrobimy to w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i tą wredną, głupią babę, która pieprzy coś tam. Ominiemy sobie w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia i miłego dnia wam życzę. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś tam w sieci. Cześć.